dzisiaj, kochani, witam się z Wami nietypowo i o nietypowej porze, bo jest godzina, no chyba w pół do dziesiątej i jest piątek i właśnie jedziemy do Zawoi na weekend. Powiem Wam, że my, nasz szwagier, no już nie mieszka w Zawoi, ale tam jest jego dom rodzinny, tam spędzają ten weekend i się tak zgadaliśmy, że tam pojedziemy. Ja już kiedyś byłam na wycieczce w Zawoi szkolnej, sorry za te podskoki, no ale auto tak akurat jedzie. No w ogóle no też mnie średnio widać, ale zapaliłam sobie tutaj światełko, Adaś koło mnie śpi. Nie wiem, czy będziecie go widzieć. No i co? No i powiem Wam, pogoda się zapowiada średnio, chociaż ja jestem taka, że się nigdy negatywnie nie nastawiam i naprawdę nie potrzebuję jakiegoś słońca, ja jak jest słońce, to sobie korzystam przy domu. Tylko bym chciała, żeby chociaż pół dnia nie padało, żebyśmy sobie poszli. Wiecie, jakichś super wycieczek górskich nie będziemy robić, bo dzieci, tam właśnie to będzie szwagier i szwagierka, którzy mają córeczkę 4 miesiące starszą od Adasia. Także wymyśliliśmy, że na pewno chcemy pójść na halę, gdzie są owce, także jeżeli będzie pogoda, to na pewno tam pójdziemy. Też jest tam w Zawoi restauracja po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, to też byśmy chcieli sobie pójść. No i tak, nie wiem dokładnie jak będzie wyglądał ten vlog, zależy wszystko od pogody, ale na pewno będę Wam to wszystko pokazywać. No już raczej się dzisiaj nie odezwę, no bo tak jak widzicie, przyjedziemy, po prostu właśnie jedziemy o tej porze, bo chcieliśmy, żeby Adaś spał, bo on czasami na dłuższe trasy to za bardzo marudzi. Stwierdziliśmy, że pojedziemy tak właśnie, żeby usnął i usnął, także jak sobie dojedziemy, to w sumie pewnie chwilę pogadamy i pójdziemy spać. Po prostu nie chcieliśmy, bo byśmy jutro musieli znowu czekać, wiecie, do południa na jego pierwszą drzemkę. Chcemy mieć tam cały jutro dzień i będziemy wyjeżdżać w niedzielę na jego właśnie pierwszej drzemce. Także do usłyszenia. Liczy baranki? A czemu one tam idą? Zobacz! Adaś, popatrz jak baranki biegną. Czy kozy, czy co to są? Barany, jakie kozy. Nie widzę tak daleko. Jak szczekną dwa razy, jak przyspieszymy? Wiesz, ile baranków? Ten mały pies tam jest. Najbardziej pogania. To jest ten, taki jak na... Stryku. Taki ma? No właśnie, i defi. Największy pogania. Zobacz, ile Juleczka idzie baranków. O, idą pies.
Hej kochani, jak widzicie, jest już wieczór, a ja dopiero teraz się z wami witam twarzą w twarz. Powiem wam, że plan był zupełnie inny, ale to zaraz wam opowiem, czemu nie wypalił. W ogóle nie będę mówiła za głośno, bo zobaczcie. Tak sobie się pije słodziutko. Powiem wam, że jestem tak szczęśliwa, czego pewnie po mnie nie widać, bo po prostu jest już wieczór i jestem zmęczona, ale no, myśleliśmy, że będzie nieładna pogoda, po prostu chcieliśmy, żeby nie padało, a nawet, wiecie, nie marzyłam o tym, żeby było słoneczko, także naprawdę jestem tak szczęśliwa, tak nam się dzisiaj wszystko udało. Po prostu super, ale wiecie, chyba po mnie tego nie widać, bo po prostu jest już wieczór i troszkę opadam z sił. No opowiem wam w skrócie, co się wczoraj u nas działo. Dojechaliśmy o 23:00, no i Adaś spał w aucie i był grill. Stwierdziłam, że wiecie, nie będę siedzieć na tym grillu i tylko sobie wypiję herbatkę. Adaś został w aucie, ale my sobie zawsze robimy takie telefoniczne połączenie, żeby wiecie, żeby no, słyszeć, jakby się obudził. No i się obudził, czego się nie spodziewałam. No i poleciałam do niego, no i powiem wam, tak się rozkręcił. Nawet za bardzo się nie bał tutaj tych ludzi, których niektórych tutaj widział, na przykład dziadków od mojego szwagra raz w życiu, a w ogóle się nie bał, był taki odważny. No ale wiecie, godzina 23:00, no także poszłam go uspać po 12:00 i powiem wam, tak się oboje męczyliśmy. Też mi go było szkoda, bo po prostu wiecie, rozbudził się i próbował usnąć. Widziałam sobie, tak leżał, oczka miał otwarte, no i nie umiał usnąć, usnął dopiero w 13:30, no także jakaś masakra, ale wiecie, stwierdziłam, że na pewno długo pośpi, on z reguły śpi, wiecie, do 9:00, no to także super, a mówię, tak jeszcze późno poszedł spać, a on się obudził o 7:00 rano. No powiem wam, oboje się tego za bardzo nie spodziewaliśmy, byliśmy troszkę niedospani, no ale no tak się obudził, wiecie, też inne miejsce, on zawsze zauważyłam, że u nas w domu najlepiej śpi, w innych miejscach nigdy tak dobrze nie śpi. No i pogoda od rana była taka, że troszeczkę tak padało, ale tak leciutko, no i potem się tak w miarę rozpogodziło, koło godziny, kurczę, 12:00 chyba, czy 11:00 nawet. No i stwierdziliśmy, że jedziemy w te miejsca, które chcemy odwiedzić, bo baliśmy się, że wedle, tak jak wiecie, w ogóle były zapowiedzi, że cały dzień będzie padać, więc jak tylko w miarę nie padało, mówimy, jedziemy, bo może nam się już nie uda nic zobaczyć. No i tak akurat myślałam, że wiecie, będzie wypadała Adasia drzemka, no bo skoro wstał o 7:00, to że po prostu będzie zmęczony i szybko pójdzie spać. No ale do rzeczy, pojechaliśmy na taki punkt widokowy, gdzie było pięknie, co prawda nie było jakichś super widoków, no bo wiecie, jak jest taka pogoda zachmurzona, no ale wiecie, ładne widoki były, ale najładniejszą rzeczą, jaką widziałam, to były właśnie kozy i Daniele. Powiem wam, że nie wiem, czy widziałam w życiu Daniela, jakoś takie, może widziałam, a nie pamiętam, ale jakoś takie wrażenie na mnie wywarło, takie piękne zwierzątko. No i właśnie jak jechaliśmy na ten punkt widokowy, to Adasiowi się przysnęło, spał może z 10 minut i przełożyliśmy go do wózka i wtedy się obudził. I to był nasz gwóźdź do trumny. No ale to zaraz do tego dojdę. No i potem pojechaliśmy, tak jak widzieliście, na tą placówkę i też nam się udało, bo byliśmy tam, patrzymy, a tam pusto, nie ma owiec. No i idziemy do tych baców, chyba baców, bo ich było kilku. No i oni mówią, że dopiero gdzieś za godzinę przyjdą te owce, bo będą je tam doić i w ogóle mówimy, no nie będziemy godzinę czekać. Powiem wam, Adaś był, no, nieznośny, raczej wiecie, szkoda mi go było, bo był po prostu niedospany, rozbudził się, nie umiał z powrotem usnąć. Jeszcze tam było, wiecie, tak mokre, ta ziemia, wyrżnął się w to błoto. Katastrofa. No i powiem wam, że już się oddalaliśmy i nagle usłyszeliśmy takie be. I tak myśleliśmy, czy to Adasia brzęczenie tak idzie, wiecie, że takie echo się robi, ale tak wszyscy słyszeliśmy i mówimy, nie, no chyba się nie mylimy i patrzymy, a tam z góry schodzą te owce, także stwierdziliśmy, że nawet tak chwileczkę mamy poczekać, to po prostu poczekamy na nie, bo
Nie chcę by przegapić takiego widoku. Powiem wam, tak, takie wrażenie na mnie wywarł ten widok tych owiec. Wiecie, widziałam tam jakieś pojedyncze owce, ale takiego, wiecie, zaganiania typowego owiec nie widziałam. Był dla mnie piękny widok. Ja w ogóle jestem taka dosyć wrażliwa na takie naturalne widoki i to było dla mnie takie piękne. A jeszcze śmieszne było, bo były, wiecie, te psy pasterskie, które tam zaganiały te owce. No i było tam kilka takich większych, a był jeden taki mały harczek, najmniejszy z nich wszystkich. Mam nadzieję, że fajnie udało mi się to wyłapać. I powiem wam, on tak szczekał, że te owce najbardziej się chyba jego bały i słuchały, także śmiesznie to wyglądało, że najmniejszy, a miał największą władzę. No i pięknie, naprawdę ten widok jakoś mnie tak urzekł. W ogóle mój mąż wziął drona, bo on też lubi nagrywać takie rzeczy i wiecie, ja już miałam całą wizję, jaki ten filmik będzie piękny, tu nas z drona będzie widać i w ogóle... A życie, życie. Mówiłam, czasami się zastanawiam, jak oglądam innych filmiki, jak oni robią, że są takie fajne, bo ja w głowie mam, wiecie, wydaje mi się, że fajny zarys, jak to będzie wyglądać, a często w rzeczywistości wygląda to inaczej, no ale wiadomo, jak to z dziećmi kiedyś podrosną, to może będzie się dało na spokojnie nagrywać i wiecie, z takim założeniem, jak się ma w głowie, no bo mówię wam, my z moim mężem we dwóch nie umieliśmy go ogarnąć, tak jak mówię, jeszcze się wyróżnął w to błoto tam, no i po prostu, no był bilak niedospany, no mieliśmy jeszcze w planach jechać nad wodospad, ale stwierdziliśmy, że nie mamy już siły, ani on, ani my, no i wróciliśmy do domu, zjedliśmy obiad, no i myślałam, że go uśpię. No i położyłam go do łóżka, tak płakał tata i tata przyszedł, położyliśmy się we trójkę, nie, dalej się nie dało i powiem wam, się zrobiła taka piękna pogoda, takie słoneczko, że po prostu byłam w szoku, wiecie, ja nawet nie marzyłam o słoneczku, chciałam, żeby tylko nie padało, a naprawdę było tak piękne słońce, że chodziłam na gołych nogach, no i wzięłam Adasia na spacer, żeby się przeszedł, myślałam, że może mi uśnie w wózku, nie. No i tak chodziliśmy, ale wiecie, kilka razy go próbowałam położyć, nie chciał. No i potem poszliśmy sobie jeszcze na lody, tak jak mówię, było tak cieplutko, no tego naprawdę nawet sobie o tym nie marzyłam. No i jak przyszliśmy do domu, to była godzina 4, 5, więc stwierdziłam, że nie ma sensu już go kłaść spać, bo wiecie, by się zaś obudził późno i potem znów by późno poszedł spać, a ja bym już tego chyba nie wytrzymała, wiecie, no jakbym musiała, to bym wytrzymała, ale powiem wam, jestem taka zmęczona, ale fajnie, bo jest godzina 8, a on już śpi, gdzie to się nigdy nie zdarza, bo on chodzi spać koło 10, także jeden plus tej sytuacji, że poszedł szybciej spać, ja sobie jeszcze odpocznę i za niedługo też pójdę spać, bo wiecie, nie wiem jak to będzie, jak on będzie już spał, bo w tym miejscu zawsze gorzej śpi. No i co, plany na jutro są takie, że idziemy do kościoła chyba na, kurczę, 11. Jest taki piękny, drewniany kościółek, więc też się cieszę, bo też lubię takie miejsca. No i potem, nie wiem, zobaczymy. Mieliśmy w planach iść do jakiejś restauracji na obiad, ale mama od naszego szwagra powiedziała, że absolutnie ona się naszykowała na obiad dla nas, że nakupiła tyle rzeczy, ale wiecie, nie chcemy jej obciążać, także jeżeli uda nam się ją przekonać i się nie obrazi, obrazi oczywiście z przymrużeniem oka, to pójdziemy sobie gdzieś do restauracji, ale powiem wam, nie pójdziemy najprawdopodobniej tam, gdzie wcześniej mówiłam, po kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, chyba Dzika Hada coś, bo tak ponoć tego nie chwalą za bardzo. No także zobaczymy, jak to jutro będzie, nie wiem, czy pójdziemy na ten wodospad, no i będziemy się zbierać na Adasia pierwszej drzemce, chociaż wiecie, teraz mu się tak to rozregulowało, no ale wiadomo, takie jest inne miejsce, emocje z tym związane, no także troszeczkę mu się to wszystko rozregulowało, ale myślę, że jak dzisiaj fajnie będzie spał w nocy, to właśnie koło takiej jego normalnej drzemki, koło drugiej sobie już pojedziemy do domu. No i co, na pewno się do was odezwę jeszcze jutro. Witam się z wami z drogi powrotnej. Wyglądam trochę jak
pół dupy za krzaka, jak ja to mówię, ale powiem wam, zbieraliśmy się rano do kościoła i zaginęła mi moja kosmetyczka razem z grzebieniem, ze wszystkimi kosmetykami, w sensie kolorowymi. Nie umiałam jej znaleźć, a wiecie, Adaś gdzieś mi ją rzucił i po prostu jak się zbieraliśmy, to dopiero ją odnalazłam za łóżkiem, także stwierdziłam, że już teraz nie ma sensu się malować, bo jedziemy prosto do domu. No i co, powiem wam, Adaś odespał. Wczoraj poszedł spać, to wam mówiłam, o 8 i dzisiaj spał do 10:30. Także też się tak śpieszyliśmy właśnie do kościoła, bo była msza na 11, potem kolejna dopiero na 17 i no już byśmy po prostu na 17 byśmy się nie wyrobili, także nawet nie miałam czasu szukać tej kosmetyczki, po prostu szybko go trzeba było nakarmić i się zbieraliśmy. No i pogoda była, powiem wam, masakryczna. Ubrałam się na krótki rękawek, potem jak wychodziliśmy strasznie lało, ubrałam się w tą bluzkę, co wczoraj, no taki sweterek. Teraz podwinęłam rękawy, bo jest gorąco. W ogóle nabrałam rzeczy, powiem wam, dosyć tak wziąłam, no bo w sumie jechaliśmy na półtorej dnia, a wzięłam dwie długie bluzki, dwie pary spodni, dwie pary butów, sukienkę, bluzkę na krótki rękaw, kurtkę i powiem wam, że właśnie jadę w ostatnim komplecie rzeczy, bo przez tą pogodę, wczoraj Adaś mnie tak ubłocił, no wiecie, do kościoła, chociaż nie chciałam wyglądać jakoś pięknie, chociaż żeby po prostu czysto. No i potem w tym kościele tak padało. My ze szwagierką zapomniałyśmy maseczek, także stałyśmy na dworze pod parasolem, a dzieciaki tak chciały latać, a wiecie, no baliśmy się, bo naprawdę tak mocno padało przez bitą godzinę, także nasze chłopaki poszli z nimi tam pod tym kościołem, nie ma się za bardzo gdzie schować, nie ma żadnego daszku, także poszli gdzieś pod jakiś sklep i czekali na nas po prostu, aż się msza skończy. Po drodze zahaczyliśmy o restaurację, a właściwie to była cukiernio kawiarnia, coś takiego, i wypiłam sobie, pierwszy raz piłam w życiu kawę karaibską chyba, to w sensie, że tam z kokosem, kokosowy syrop był taki i wiórki kokosowe, bardzo dobra, taka nie za słodka, nie za gorzka w sam raz. No i potem wam jeszcze też nagrałam, jak jedliśmy pizzę, w końcu mama od naszego szwagra zrobiła zupę, tak pół na pół, każdy był zadowolony, a zamówiliśmy pizzę, każdy sobie trochę zjadł, bardzo fajna pizza. No i wracamy, czekaliśmy, aż będzie Adasia godzina do snu, zobaczcie. Mój przystojniaczek w niedzielnym stroju, w koszuli, bez skarpetek. Bo coś mi przeszkadzało i sobie ściągnął. No i tak, tak wyglądał nasz weekend, było bardzo fajnie. No powiem wam, że nawet jak dzisiaj ten deszcz padał, to po prostu ja się tak cieszę, po prostu wczoraj wszystko, co chcieliśmy, pozwiedzaliśmy i wracamy. No i mówię wam, jest taka dziwna pogoda, raz jedziemy, no jest mi tak gorąco, te rękawy podwijam. Potem za chwilę jest jakieś zachmurzenie, no... Dziwna pogoda, ale dobrze, że po prostu nie padało przez całe bite dwa dni, bo i tak mogło być. Się z wami żegnam, bo już do domu przyjedziemy, to będzie po 5:00, pewnie nic ciekawego nie będziemy robić, będę musiała trochę ogarnąć te torby, bo mówię wam, niecałe dwa dni, a normalnie sterta prania z tego będzie. Także weekend udany, jeżeli wam się też podobało, ładne widoki, mam nadzieję, które mi się udało uchwycić, zostawcie łapkę w górę, będzie nam bardzo miło, komentujcie, bo bardzo lubię z wami gadać i co, do następnych filmików, pa, pa!